Witam na kanale Kreaturos. 15 września to wyjątkowy dzień. Po pierwsze, moja mama ma urodziny. Po drugie, urodziny obchodzi Undertale. Od razu powiem, że nie martwcie się, jeżeli nie jesteście zaznajomieni dobrze z tą grą, ponieważ mimo, że ten filmik będzie się wokół niej skupiał, to nie będzie w ogóle wymagał jakiejkolwiek poprzedzającej wiedzy, jak również nie będzie w nim żadnych spoilerów, za wyjątkiem tego, jak wyglądają i nazywają się przeciwnicy. Mamy już podobny film z Cupheada, z Minecrafta, a teraz przyszła pora, abyśmy pomyśleli sobie w ramach zabawy, jak przetłumaczyć przeciwników z Undertale. Od razu powiem, że skupiamy się na mniejszych, bardziej pospolitych potworach, więc nie będziemy się zastanawiać, jak przetłumaczyć imiona głównych postaci, które mają rzeczywistą rolę w opowieści. Podopowieści. A druga sprawa to wiem, że istnieje fanowskie spolszczenie Undertale, w którym pewnie część osób oglądających ten film jest zaznajomiona, ale ja nigdy go nie widziałem, ani też go nie studiowałem, ponieważ pomysł na ten film, gdzie proponowałbym swoje tłumaczenia potworów z Undertale, jest bardzo stary. Chodził mi po głowie w zasadzie od lat, a nie chciałem, aby to istniejące już fanowskie tłumaczenie wpływało na moje pomysły. Chciałem, żeby było tak, że jeżeli coś wymyślę i okaże się to podobne do tamtego tłumaczenia, to niech będzie to przypadek. I tak samo, jeżeli coś wymyślę i będzie to zupełnie różne niż tamto tłumaczenie, niech będzie to przypadek. Hey, what you doing? Yeah, we start with the ruin. Halo, bardzo proszę, chciałbym, aby tutaj w tle leciała jakaś odpowiednia muzyka. Właśnie taka. Dziękuję bardzo za usługę. Kiedy piąty krak? Tak, więc pierwszy jest Frogit. Moim pierwszym pomysłem było Żabkum, od żabka i kum, ale potem uznałem, że o wiele bardziej podoba mi się Rerek, ponieważ mimo, że żaby robią Rere kum kum, zawsze osobiście uważałem, że bardziej Rere niż kum kum. Liczba mnoga od Rerek to by było Rerki. Ta nazwa jest dyskryminująca dla osób niewymawiających R, więc inną opcją jest na przykład Żabsiup, od Żabsia i Hopsiup. Ale Rerek ma charakter, kumacie, i z tego powodu żabrał mój głos. Następny jest Wimsun lub Wimsan, którego imię pochodzi od Wims, czyli kaprysy, oraz Sun, czyli słońca. Chociaż domysły fanów nie podają takiej informacji, ale ja osobiście wierzę w to słońce. Miałem tutaj wiele pomysłów, na przykład Grymałek od Grymasy i Mały, Kapryszek od Kapryszenia, Przysłonek lub Prysłonek od tego, że coś prysło, oraz słońca, ale najbardziej spodobało mi się pomysł Widzimek, pochodzący od Widzimisie. No i Widzimek brzmi bardzo słodko. Liczba mnoga Widzimki. No, uroczo. To pasuje do małego i niepozornego potworka. Następny w kolejce jest Lux, który jest cyklopem. Jego imię oczywiście oznacza to, że patrzy. Dlatego moim pierwotnym pomysłem było Gapek, od gapienia się, a także Gapy. Ale potem zdałem sobie sprawę, że to imię jest bardziej skomplikowane, ponieważ jest częścią imienia i nazwiska. Ponieważ jeśli go sprawdzisz, pojawia się właśnie taka informacja, że to jest Luke Skywalker, co jest jasnym nawiązaniem do Luke'a Skywalkera ze Star Wars. Więc w tym momencie mamy trochę problem, ponieważ fajnie, gdyby w polskiej wersji jego imię i nazwisko również nawiązywało do oczu, a jednocześnie do science fiction. Myślałem długo i jedyne, co udało mi się wymyślić związanego ze Star Wars, to Popa Fett, co jest nawiązaniem do postaci Boba Fetta i jednocześnie zawiera w sobie popa, czyli popatrz. Ale miałem też pomysł, jak nawiązać do Starcrafta, gdzie występuje taka rasa Zergów, które żyją w roju i wtedy nasz potwór mógłby nazywać się na przykład Zerg przez 2 E, jeśli ktoś chce. Wtedy na przykład po tym, jak sprawdzilibyśmy o nim informacje, pojawiałby się tekst, że jest to Zerg. Dumny członek roju. Można byłoby też napisać Zerg. Aż się tu od nich roi. A jeśli chodzi o pomysły, które nawiązują do patrzenia, ale nie nawiązują do science fiction, które miałem, to miałem ich całkiem sporo. Na przykład Panato Zoba, Veno Zoba, Popa Zoba, Zoba Popa, czy Popa Nato. Wszystkie nawiązujące do prośby, aby nasz rozmówca skierował oko na oko liczną rzecz. Następnie Vegetoid lub Vegetoid, który jest warzywem. Mój pomysł to warzywojak, a jednym z tekstów, które mówił w naszą stronę, mogłoby być na przykład Twój los się waży, albo dalej żywo, jedz warzywo. Następny na naszej liście jest Migosp lub Migosp i ta nazwa jest jedną z bardziej tajemniczych. Fandom doszukuje się tutaj nawiązań do mime, czyli meme, oraz gospel, czyli Ewangelia. Jeśli tak na to spojrzeć, to polski Migosp to powinien być Miewang? Miewangel? Mogłoby tak być, również byłaby to wtedy tajemnicza nazwa, która niewiele mówi, ale biorąc pod uwagę, że ta postać jest oparta prawdopodobnie na karaluchach, przyszedł mi do głowy taki pomysł, aby tłumacząc go nawiązać do piosenki La Cucaracha. La Cucaracha to dosłownie karaluch po hiszpańsku, i nazwać go na przykład Lakuk lub Lakukar. Ten koleżka o wiele bardziej niż z mimem kojarzy mi się z tańczeniem. W końcu z tego, co się orientuję, on dosłownie nas nie atakuje, tylko tańczy i pozwala nam robić co chcemy. Więc nawiązanie do skocznej piosenki, w której te
tekst dosłownie mówi karaluch, karaluch. Myślę, jest na miejscu. Ostatni przeciwnik pojawiający się w tej części gry to Mold Small, które najpewniej pochodzi od mold, czyli pleśń, oraz small, czyli mały. Tutaj mówiąc krótko, pleśnik. Teraz zrobi się tutaj troszeczkę chłodniej, ponieważ przenosimy się do Snowdin i jego okolic. Przywołałem na pomoc pana Mikołaja, który będzie mi swoją czapką wskazywał rzeczy. Pamiętajcie, by być grzeczni w tym roku. Jeśli chcecie poznać prawdę o świętym Mikołaju, polecam film na tym kanale Zwykły film o Mikołaju. Jest to jeden z klasyków, który ukaże wam całą prawdę na temat tego jegomościa. Snowdrake to imię, które jest grą słowną, nawiązującą do Snowflake, czyli płatek śniegu, a także do Drake, czyli kaczor. Zgadza się, kiedy jest ten mem z Drake'iem, to dosłownie jest to mem z kaczorem. Wymyśliłem tłumaczenie płatkacz od płatku i kaczora. W ogóle prawdopodobnie bardzo ciężko będzie mi zrobić tak, żeby Mikołaj zmieniał kolory, ale moje usta nie zmieniały. Więc jeśli zauważycie, że czasami zmieniają kolor, to uznajmy, że po prostu jestem bajeczny, czy coś. Nazwa kolejnego potwora, czyli Ice Cap, również jest grą słowną. Ice Cap oznacza pokrywę lodową, taką jaka jest na biegunach, a jednocześnie może oznaczać po prostu lodową czapkę. I czapka jest istotna dla tej postaci. Było mi ciężko wymyślić coś, co brzmiałoby dobrze. Ostatecznie zdecydowałem się na czapolud przez U zamknięte, co ma nawiązywać do lodowej czapki, a także czapoluda, człowieka czapki. Lesser Dog to dla mnie mały psiak. Prawda, lesser oznacza mniejszy, ale z tego co się orientuję, jeśli chodzi o angielskie nazywanie zwierząt, to lesser należałoby raczej tłumaczyć jako mały niż mniejszy. A samo psiak wydaje mi się dużo bardziej sympatyczne niż pies. Chill Drake to brat Snowdrake'a. Obaj bracia mają podobne imiona, więc warto, żeby w polskiej wersji też tak było. Dlatego też wymyśliłem szczękacz. Szczękania zębami, ponieważ jest zimno, oraz kaczora. Płatkacz i szczękacz. Snowdrake i Chilldrake. Następnie imię Giftrot jest połączeniem gift, czyli podarunek, tylko że nie pisane przez i, tylko y, oraz trot, czyli kłus, czyli chód konia. Wolniejszy niż galop. Myślę, że tutaj mieliśmy szczęście, bo dość łatwo jest połączyć podarek i kłus i stworzyć na przykład podarkłus, albo krócej darkłus. No i ta postać przypomina renifera oraz nawiązuje do prezentów świątecznych. Jest to zdecydowanie jeden z tych potworów, który sprawia, że zastanawiam się, czy Toby Fox najpierw wymyślał potwora, a potem nazwę, czy przypadkiem w wielu przypadkach nie było na odwrót. Wydaje mi się, że przynajmniej w części tych przypadków najpierw w głowie twórcy zrodził się pomysł na połączenie słów i wtedy na podstawie tego tworzył potwora. Nie zdziwiłoby mnie to w ogóle, ponieważ sam tak kiedyś robiłem. Następnie mamy Dogamiego i Dogaresę. Imię Dogami lub Dogami, oprócz tego, że nawiązuje do dog, czyli pies, jest prawdopodobnie nawiązaniem do Poligami, a Dogaresa jest kojarzona z princesą, czyli księżniczką. Uznałem, że chcę mieć po prostu fajnie brzmiące imiona, które będą sucharami nawiązującymi do psów. I jeśli chodzi o Dogaresę, to zdecydowanie chciałbym, żeby nazywała się Eklipsa, czyli zaćmienie, ale Eklipsa. A co do Dogamiego, to myślę nad Klopsiakiem. Klopsiak. Klopsiak i Eklipsa. Jedyny słuszny paring. Dogo to piecho. Greater Dog, wielki psiak. Podobnie jak z Lesser, w tym przypadku Greater nie należy rozumieć jako większy, tylko właśnie jako duży. Następnie ukryty boss, który nazywa się Glide. Jest to jedno z niewielu imion, których znaczenie pozostaje tajemnicą. Są tropy, ale nie są zbyt dobre, więc myślę, że lekkie spolszczenie z Glide na Glide, 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 będzie wystarczające. No i dwa ostatnie przypadki w tej części gry, czyli Jerry i Monster Kid. Jerry to postać, która inspiruje mnie codziennie. Codziennie rano budzę się i myślę sobie, kurczę, dzisiaj też muszę się starać, dzisiaj też muszę pracować nad sobą, aby nie być jak Jerry. Przetłumaczmy tego jegomościa po prostu jako Jurek lub Juras. I teraz Monster Kid jest dla mnie o tyle trudny, że jest za prosty. Moje dwie propozycje to mały stworek, który według mnie lepiej pasuje niż mały potworek czy mały potwór. Mały stworek oraz potworzątko. Ale potworzątko kojarzy mi się z dzieciątkiem, takim bardzo, bardzo młodym potworem, więc myślę, że mały stworek jednak mnie kupuje. Zanim przejdziemy dalej, mam ciekawą ciekawostkę. Otóż w Snowdin znajduje się taki potwór, który posiada linię dialogową We can't do anything. I ten potwór swoimi cechami wyglądu przypomina Jevila z Deltarune, którego przecież najbardziej kojarzonym tekstem jest I can do anything. Chcę wierzyć, że Toby Fox zrobił to specjalnie, ale może to tylko przypadek, niemniej jest to interesujące.
Dziękujemy świętemu Mikołajowi za udział. Następnie mamy potwory z wodospadu, a wśród nich Aaron. I tu można się spierać, że Aarona rzeczywiście warto zostawić jako Aarona, ponieważ Aaron to imię. Tak samo jak Jerry, tylko że Jerry ma swoją polską wersję, a Aaron nie. Więc powiedziałbym, że albo zostawić Aarona, albo zrobić z niego Biceusza. Biceusz, ponieważ ma bice. Ewentualnie po prostu Bicek, ponieważ gdyby istniało takie imię jak Biceusz, prawdopodobnie zdrobnienie brzmiałoby Bicek. Do głowy przyszło mi też Czadeusz od Czad, ale może też nawiązywać po prostu do polskiego Czadu. Czadowo. Mimo że Czad to będzie bardziej w Hotland. Następny potwór to Joshua, którego motywem przewodnim jest czyszczenie. Jego imię najprawdopodobniej nawiązuje do Joshua, czyli po polsku Jozue, oraz wash, czyli czyścić. Można też znaleźć informację, że Joshua to po chińsku szczotkuje. Moje propozycje to czyścik, czyściej, czyściec, czystko i czystek. Myślę, że wszystkie są na tym samym poziomie. Inne pomysły to prankoś oraz pranek od prania, ale mówiąc szczerze, YouTube nas wszystkich zniszczył, więc prawdopodobnie wielu osobom prankoś i pranek będą się kojarzyły z prankami. Mam tutaj parę pomysłów na dialogi dla tej postaci. Każdy potwór w grze ma parę swoich dialogów, ale miałem tutaj kilka pomysłów, które naprawdę strasznie bym chciał, żeby pojawiły się w takim teoretycznym spolszczeniu. Po pierwsze, Joshua mógłby mówić nieczystek umrę, co byłoby nawiązaniem do nie wszystek umrę, wzniosłem pomnik trwalszy od Spiżu. Nie wszystek umrę, nie czystek umrę. Swoją drogą, obecny prezydent Szczecina nazywa się Krzystek, więc nie Krzystek umrę. Ale to tak na boku. Miałem poza tym jeszcze pomysł na tekst higiena to czysty zysk, hahaha, ale taki mój ulubiony, że normalnie wywijałbym rękami i nogami, żeby się znalazł w spolszczeniu, to ojciec prać, co jest nawiązaniem do potopu Sienkiewicza. A tymczasem z jeszcze innych pomysłów na tłumaczenie dla tego jegomościa wymyśliłem Euhigieniusz od Eugeniusz i Higiena, Euhigieniusz, a poza tym Euhigenek i Euhigienek. Następny w kolejce jest Moldbig, wyższa forma Moldsmala. Moldsmal, Moldbig. Moldbig dosłownie nazywa się pleśń duży, tylko że big jest zapisane z błędami ortograficznymi. Więc nawiązując do naszego wcześniej wymyślonego pleśnika, wymyśliłem rozpleśnik. Jeśli dobrze pamiętam, to ten potwór najpierw pojawia się jako Moldsmal, a potem urasta do Moldbiga, więc rozpleśnik, roz. Następnie Siren, która jest wstydliwą syreną, chociaż tak normalnie w angielskim syrena to mermaid, ale z tego co się orientuję, w angielskim słowo siren oznacza syrenę jako przykład odgłos alarmu, stąd siren head, ale jednocześnie oznacza syrenę, jednak nie tę rybią, tylko tę ptasią, ponieważ oryginalne greckie syreny to były kobiety ptaki, a nie kobiety ryby. Natomiast wyobrażenie syreny jako kobiety ryby pojawiło się później i pochodzi z Rzymu. Dlatego u nas syrena może oznaczać zarówno kobietę rybę, jak i kobietę ptaka, a po angielsku są dwa słowa mermaid i siren. W każdym razie siren. Shy Siren. Pomyślałem o Tremariel od Trema i Ariel, czyli mała syrenka. Tremariel. Według mnie to naprawdę brzmi jak imię i jest całkiem ładne. Następny jest Dami. Słowo Dami może oznaczać głupka, ale w tym kontekście oznacza manekina lub kukłę. I problem z Damim jest taki, że w pewnym momencie pojawia się żart, że Dami mówi do swoich pomagierów w walce You Dummies, czyli wy głupki. I zasłyszałem coś takiego, że jeżeli nazwać Damiego osiołek, to wtedy mógłby mówić wy osły, ale Dami jako osiołek wydaje mi się tu mocno naciągane. Nigdy nie spotkałem się z tym, żeby na manekiny mówić osiołki. No i kolejny problem jest taki, że nasz przeciwnik nazywa się Mad Dami, czyli wściekły lub wnerwiony manekin, ale jest też możliwość zamienienia go w Glad Dami, czyli zadowolony, wesoły manekin. Mad Glad. Jestem przekonany, że ten dobór słów nie jest przypadkowy. Jest to kolejna rzecz, którą ciężko oddać. Myślałem bardzo długo i niestety nie doszedłem do niczego ciekawego, więc jak dla mnie Mad Dami to wnerwiony manekin, Glad Dami to wesoły manekin, no i Mad Miu Miu, która pojawia się tylko w wersji Undertale na Switcha, to wnerwiona Miu Miu. No dobra, jest jeszcze Temi, ale nazwa Temi pochodzi od imienia czy też pseudonimu jednej z osób, które pracowały nad grą, więc z tego powodu zostawiam Temi jako Temi. Ewentualnie można zrobić z tego Temiś. Mafet. Jej imię jest nawiązaniem do angielskiej rymowanki. W tej rymowance pająk przestraszył dziewczynkę o imieniu Mafet. I nie wydaje mi się, abyśmy mieli w polskiej kulturze jakiś odpowiednik tego. Dosłownie jedyna rzecz, która mi się kojarzy, to taki film Pajęczyna Charlotty. Więc może na przykład imię Charlotka, które jest też nawiązaniem do ciasta. Myślę, że Charlotka dla Mafet nie brzmi źle, ale kto wie, może jestem stronniczy, ponieważ lubię Charlotki. A tymczasem w Hotland jednym z przeciwników jest Volkin, który nawiązuje do Vulkana,
wulkanu należy zwrócić uwagę, że po angielsku wulkan to volcano, więc w polskiej wersji to nie powinien być na przykład wulkanek, tylko powinniśmy troszeczkę zmienić te samogłoski, na przykład zrobić z niego wolkinka, wolkinek. Mogłoby być co prawda po prostu wolkin, ale biorąc pod uwagę, że ten potwór jest uroczy, to końcówka ek według mnie pasuje. Następnie Tsunderplane, czyli samolot Tsundere. Ci, którzy nie wiedzą, Tsundere to typ osobowości polegający na tym, że postać nie jest w stanie wyrazić swoich uczuć miłości wobec kogoś, więc ukrywa je pod maską bycia wrednym i czasami agresywnym. Ewentualnie jest to też typ osobowości, kiedy postać najpierw jest wredna, niemiła, a potem coraz bardziej ociepla i ociepla swój stosunek. Cząstka plane pochodzi zapewne od airplane, czyli samolot, zatem tsunderolot, ewentualnie tsunderoplan. Czego więcej chcieć? Następnie pyrope, którego imię pochodzi od pyro, czyli przedrostka związanego z ogniem, oraz rope, czyli lina. No i sam potwór również składa się z liny oraz płonącej głowy. I to był jeden z tych przypadków, gdzie tłumacząc mamy uproszczone zadanie, ponieważ palić lub spalić oraz lina dobrze się ze sobą wiążą, w łatwy sposób tworzą zbitkę. Więc moje pomysły to spalini, tak trochę włosko, spalini, ewentualnie spalinini, a także spaliniec, spalinowiec i spaliniak. Józef Spalin. Następnie ukryty boss, So Sorry. Nie jest do końca pewne, czy to jest tak, że So to jego imię, a Sorry to nazwisko, czy bardziej jest to imię dwuczłonowe, So Sorry, ale wydaje mi się, że w polskiej wersji Och, wybacz, będzie w porządku. Następnie Royal Guards, których przetłumaczyłbym po prostu jako królewscy strażnicy. Teraz przejdźmy do core, czyli chyba rdzenia. Pojawia się tu parę potworów, które są jakby wyższymi formami przeciwników, których spotkaliśmy wcześniej. To trochę takie jakby ich hardkorowe wersje. Po pierwsze jest tu Final Frogit, czyli finalny Frogit, końcowy Frogit. Jak wspominałem, jestem za tym, aby Frogit to był rerek i w tym przypadku, gdy mamy Final Frogita, myślę, że o wiele lepszym pomysłem niż tworzenie jakiegoś końcowego rerka będzie wzięcie słowa rerek i zrobienie z niego rerekumb. Rerekumb jest nawiązaniem do rerekumkumbens. Następnie Whimsalot, który jest jakby wyższą formą Whimsuna lub Whimsana. Whimsalot jest połączeniem słowa whims, czyli kaprysy, lub whimsical, czyli kapryśny, elot, czyli dużo, a zatem Whimsalot dużo narzeka, dużo kaprysi. No i całość jest prawdopodobnie nawiązaniem do Lancelota, czyli jednego z rycerzy króla Artura. Jak wspomniałem, jeśli chodzi o jego podstawową wersję, czyli Whimsuna, najbardziej podoba mi się propozycja Widzimek, więc w nawiązaniu do niej myślę, że Whimsalot to powinien być albo Zrzędzimek, albo Rzęzimek. Zrzędzimek od zrzędzenia, Rzęzimek od rzężenia. W dalszym ciągu te nazwy mają takie brzmienie, jakby pasowały do małej istoty, ale jest w nich coś niebezpiecznego, czyli dokładnie tak, jak jest z Whimsalotem. Kolejny potwór to jakby wyższa forma Luxa, czyli astygmatyzm. Nie trzeba być geniuszem, żeby domyślić się, że astygmatyzm to po polsku astygmatyzm. Jednak przetłumaczenie go jako astygmatyzm byłoby zbyt proste, więc posłużymy się polskim synonimem tego schorzenia, niezborność, od którego utworzyłem propozycję tłumaczeń niezborniuch oraz niezborniak. Następny jest Magic, którego imię oczywiście nawiązuje do Magic, czyli magia, ale także Mad, czyli szalony lub wściekły. Wyczytałem też, że prawdopodobnie jest to nawiązanie do Homestuck, w którym istniała energia Magic. Moje propozycje dla Magica to Jątrzar, Chmarodziej oraz Żarodziej. Jątrzar to połączenie słów jątrzyć oraz czar. Chmarodziej od chmary i czarodzieja. Nie wiem w sumie do końca czemu chmara, już nie pamiętam. No i Żarodziej od żaru i czarodzieja. Myślę, że z nich wszystkich to Jątrzar jest najbliższy oryginalnemu znaczeniu, jednocześnie jest krótkie i ma takie jątrzące brzmienie. I wreszcie przeciwnik o imieniu Night Knight. Po angielsku słowo Knight oraz rycerz są homofonami, czyli słowami, które zapisuje się inaczej, ale wymawia tak samo. W języku angielskim jest tak, że czasami, kiedy mówi się komuś dobranoc, mówi mu się Night Knight. Oczywiście bez K na początku tych słów. I do tego nawiązuje nazwa potwora, który sam w sobie również ma tendencję do zasypiania. I ze wszystkich tłumaczeń dzisiaj to było jedno z tych, o którym myślałem najdłużej, ale wymyśliłem Paluladyn. Od paladyn i lulać. Paluladyn. Paluladyn. Paluladyn lula. Następnie zostały nam potwory z miejsca, o którym raczej nie powinienem mówić, bo to spoilery, ale mogę powiedzieć, jak wyglądały i nazywały się same potwory. Memory Head, czyli głowa pamięci. Jeśli ktoś nie chce szukać długo, no to głowa pamięci jest w porządku. Ale jeśli mamy porywać się na coś nieco bardziej twórczego, to pomni głowiec, pomni głów i pomni web to moje propozycje. Pomnieć to po nieco bardziej staropolsku pamiętać, przypomnieć coś sobie. Endogeny to nazwa, która podobnie jak astygmatyzm nie jest neologizmem autora, tylko naprawdę istnieje
istniejącym słowem. Słownik podaje, że endogenny to pochodzący z wewnątrz. To słowo zapewne zostało wybrane jako imię potwora ze względu na to, że zawiera w sobie dog, czyli pies, do którego wygląd stwora zdecydowanie nawiązuje, a także tego, że potwór jest połączeniem wielu potworów, więc ta nazwa być może ma nasuwać skojarzenia z czymś, co jest w środku. W każdym razie moja propozycja to nadpsyrodzony. Wydaje mi się, że po polsku nadpsyrodzony jest na tym samym poziomie sucharowości oraz sensu, a poza tym brzmi badasowo. To wcale nie tak, że to ja wymyśliłem to słowo i w tym momencie chwalę sam siebie. Kolejnym dziwadłem jest Reaper Bird, czyli tłumacząc dosłownie ptak żniwiarz, żniwiarzowy ptak. Moja propozycja dla niego to żniwo piór. Następnie Lemon Bread, który chyba ze wszystkich pomniejszych omawianych tu dziś potworów zabił mnie największą ilość razy. Lemon Bread to dosłownie cytrynowy chleb, ale osobiście skłaniałbym się ku temu, by przetłumaczyć go jako cytrynowa kromka. Ten koleś tak czy inaczej jest bardzo creepy i imię Lemon Bread w ogóle do niego nie pasuje, więc czemu cytrynowa kromka miałaby do niego pasować? Mama Snowdrake'a, skoro uznaliśmy, że Snowdrake to płatkacz, no to to będzie mama płatkacza. Ale wciąż zostały nam trzy potwory. Pierwszy z nich to Moldessa, która jest jeszcze kolejną formą Moldy Smola i Moldy Buga. Moldybiga. Moldessa od Mold, czyli pleśni, Princessa, czyli księżniczka, jak Dogaresa. Skoro uznaliśmy, że Moldsmal to pleśnik, Moldbig to przepleśnik, to może Moldessa to niech będzie przepleśnica. Następnie Parsnik, który jest jakby wyższą formą Vegetoida, którego przetłumaczyliśmy jako warzywojak. Słowo Parsnik jest połączeniem Parsnip, czyli pasternak, oraz Snake, czyli wąż. Z tego powodu moja propozycja to nic innego jak warzywąż. I tutaj bardzo ciekawa rzecz, którą zauważyłem podczas wymyślania tej nazwy. Słowo pasternak po zamienieniu liter daje nam part snake, czyli częściowo wąż. A oryginalne angielskie imię tej postaci nawiązuje do pasternaka oraz węży. Czy to przypadek? Pewnie tak, ale to ciekawe. To ciekawe. I wreszcie Migospel lub MyGospel, który jest wyższą formą Migospa. Migosp, Migospel. Jako, że uznaliśmy, że Migosp to może być miewang, no to Migospel to miewangel. Ale jak też powiedziałem, jestem za tym, żeby Migosp to był lakuk lub lakukar w nawiązaniu do lakukaracza. I wtedy jego wyższa forma Migospel to mógłby być kukaracz. Byłby wtedy na przykład lakuk i kukaracz lub lakukar i kukaracz. Myślę, że te nazwy dobrze by się dopełniały. Prawdopodobnie w przyszłości powstanie podobny film z Deltarune, za sobą mamy podobny film z Cupheada oraz Minecrafta, a w przyszłości Alice Madness Returns, Hollow Knight, Pokémony, Animal Crossing i prawdopodobnie inne. Swoją drogą, czy widzieliście relację z Undermeeta z Pyrkonu z roku 2019, którą sporządziłem w formie wiersza? I tutaj ciekawostka, ponieważ znalazła się osoba, która wzięła ten wiersz, będący w całości o meetupie Undertale na Pyrkonie i wyrecytowała go swojej polonistce, dzięki czemu dostała piątkę i jej ocena pod koniec roku z polskiego się podwyższyła. Można? Można. Na koniec będzie suchar, co mówi szkielet, kiedy podoba mu się filmik. Jakość! Miłego dnia!